cześć, z tej strony Dawid z kanału Dan Wirt na Filipinach. Dzisiaj, jak wiecie, jestem w Cebu City i zabiorę Was na święto Sinulog, z tym, że są to dwa dni i dzisiaj będzie tylko procesja, czyli przemarsz przez dzielnicę miasta. Jest to taka okrągła, że tak powiem, trasa, która trwa no, cały dzień. Na całe szczęście nie pada dzisiaj, więc ja jakby no, nie mam jakichś tam zmartwień związanych z tym, że dzisiaj zmoknę, także pokażę Wam, jak to wygląda. No i oczywiście wrzucę to w jeden film. Natomiast tak jak mówię, no, trwa to dwa dni, dzisiaj jest procesja, a jutro jest całe święto, także zapraszam na odcinek. Znalazłem miejsce parkingowe, ale jest taki straszny tłok, że masakra. Pokażę Wam ulicę, co się tutaj dzieje. Jestem praktycznie w dzielnicy portowej. No i zobaczcie sobie, jaki jest korek. Wezmę, wydłużę sobie tutaj ramię. No i co? Ludzie znajdują każdą możliwą przestrzeń, żeby sobie zaparkować, łącznie z robieniem takich najazdów, żeby wjechać pod wysoki parking. Także myśmy zaparkowali, no i musimy się przemieścić w pobliże trasy przemarszu. No i oczywiście Sinulog to jest czas, w którym Filipińczycy mogą zarobić więcej kasy. Te miejsce parkingowe, które sobie tutaj klepnąłem, kosztuje 150 peso, gdzie normalnie za parking na Filipinach płacicie od 5 do 10 peso, tam przy jakichś sklepach. No, także tutaj wszystkie ceny będą na pewno wyższe, również ci, którzy chodzą właśnie gdzieś tam z wodami. Jest naprawdę dużo ludzi. Na całe szczęście jest pochmurno, nie jest ciepło, więc znowu ta pogoda nie jest taka, wiecie, mordercza, żeby tutaj pić. Nie wiem, ja pamiętam w 2020 roku oni nawet sprzedawali parasolki, takie małe ręczniki. Wszystko, żeby się po prostu przed tym żarem jakoś uchronić, także teraz przynajmniej nie ma tego problemu. Obrócę sobie kamerę, to zobaczycie, jak wygląda ruch na ulicy. No i teraz trzeba sobie przejść. Przede wszystkim moja taka rada, żeby uniknąć jakichś problemów, nie parkuje się pod samą trasą przemarszu, bo po prostu będziecie mieć problem z wyjazdem. Jak to wszystko ruszy, jak się zacznie, trzeba pamiętać, że tu jest parę set tysięcy ludzi przyjezdnych z różnych miejsc. No i oni też będą się zachowywać chaotycznie, bo nie każdy zna Cebu, nie każdy potrafi się też poruszać. Zobaczcie sobie, jaki jest chaos. Naprawdę dzisiaj jak jechałem, to zdarzały się miejsca, że ludzie normalnie jechali po chodniku, gdzie spychali po prostu przechodniów gdzieś na bok, na trawę, żeby tylko przejechać jak najszybciej, dostać się do skrzyżowań. Jak wiecie, tutaj skrzyżowania są z licznikami, gdzie niegdzie jest kierowanie ruchem manualne. Są pracownicy, tak zwani traffic enforcers. Także no, jest totalne zamieszanie, bałagan. No i ja zawsze też mówię, że takie wszelkiego rodzaju zgromadzenia to jest również okazja dla złodziei, bo naprawdę grasuje bardzo dużo różnej maści kieszonkowców, którzy no, po prostu tylko czyhają na jakąś nieuwagę, żeby ukraść coś wartościowego i spieniężyć. Także no, musicie uważać. Ważne też jest jedna rzecz, będzie dużo miejsc, w których będą zapraszać na kielicha,
Jak chcecie się napić, kupcie sobie sami, żeby sobie strzelić setkę. Nie bierzcie, bo zdarzają się takie sytuacje, że oni dodają różne rzeczy do alkoholu tylko po to, żeby właśnie sprawić, że no, stracisz czujność albo będziesz taki senny, zmęczony. No i następna ekipa, która gdzieś tam będzie czekać, no to możecie obrobić. Także to tak zawsze mówię, że trzeba uważać. Obcokrajowcy muszą się pilnować, bo zawsze są jakimś łatwym celem. No i tu już dochodzę do skrzyżowania. Robi się większy bałagan i tłok. No i tu jest takie w tym roku fajne kółeczko wyłączone z ruchu, które zaczyna się właśnie od ronda. No i zobaczymy, jak wygląda ta organizacja dzisiaj. Zobaczcie sobie, jaki jest bałagan. Ludzie chodzą jak chcą, także trzeba na wszystkich uważać. Zobaczcie, moja żona ma figurkę Santo Niño. Dużo ludzi z tymi figurkami spaceruje. No i co, myśmy też postanowili zrobić tak jak inni, czyli się po prostu wpakować w ten gąszcz, w ten ruch. No bo inaczej nie idzie, gdybym miał czekać tutaj po prostu na przejście, to bym się prawdopodobnie nie doczekał, jeszcze wyrosłyby mi korzenie. Także no, trzeba to zrobić po filipińsku, tak jak i oni robią. O, jest dużo chodzenia. Ja czuję, że dzisiaj walniemy tutaj na piechotkę ze 20 km. I tak jak mówię, ten przemarsz trwa do wieczora, jest połączony z różnego rodzaju lokalnymi imprezami. Widzicie, tu już są stragany. Tych straganów będzie więcej. Street food. Są też oczywiście przebrania, pióropusze. Bardzo dużo Filipińczyków to, że tak powiem, nosi. Można kupić kolorowe kapelusze. Widzicie. No. Coś wam teraz pokażę. Są tutaj stragany z rozmaitymi tatuażami i jakimiś koloryzującymi sprawami. Pytali się mnie tu nawet ludzie, czy chcę po prostu sobie pomalować włosy, nie? Także powiedziałem, że nie, także zostanę. Yeah, welcome to my video blog. O, ludzie są oczywiście przyjemni, uprzejmi. My YouTube channel is Daniel na Filipinach. I'm Polish YouTuber. Okay. O, muszę chyba zacząć jakiś content po angielsku, bo kurczę, dużo ludzi się pyta, jaki kanał, a oni potem oczy, co, jak to się pisze? No i Santo Niño jest ze mną. Daniel na Filipinach. Daniel. Na Filipinach. I will show you in a bit. I'm Polish citizen, Eastern Europe. Yeah, like a John Paul II. He visited the Philippines in 94. Yeah. Yes. Dobra, rozłączę się na chwilę. Podam im tutaj kanał i zaraz do was wracam. A miejsce, w którym jestem, nazywa się Plaza Independencia. No i widzicie, ile tutaj jest ludzi, ale to jest tylko miejsce spotkania, gdzie jeżeli się zgubisz, to możesz się spotkać z kimś, bo jest to takie miejsce, które zna każdy. A już się mnie tutaj 3 osoby pytały o nazwę mojego kanału, więc ja myślę, że muszę jakieś wizytówki przygotować, bo no, nie wszyscy rozumieją, nie? No i zobaczcie, tutaj już jest początek trasy przemarszu, widzę policję, jest wojsko. Także, no i ulice będą te główne do przemarszu, będą zamknięte dla ruchu, także zobaczcie. No zawsze tu jest dobra organizacja i tak jak mówię, no Sinulog sam w sobie jest ważniejszym świętem niż Boże Narodzenie na Filipinach. No i za niedługo oczywiście wyłączą wszelkie sieci, telefonie komórkowe. Także no, nie będzie internetu. Są to oczywiście względy bezpieczeństwa. Hello, welcome in my video blog. No i ogólnie właśnie tak jak mówię, gdzieś jeżeli chodzę z kamerą, to zawsze jestem zaczepiany, tak? Mimo że ja nie jestem nikim tam, powiedzmy, ważnym, istotnym czy znanym, nie? No. Hello. Video blog. Ogólnie to jest właśnie jedna z takich rzeczy. Hello! Widzicie, jaka fajna dziewczyna z wojska. Chcecie taką twardą, hardą żonę?
zapraszam na Filipiny. Jestem ciekaw, czy umyje Gary i czy ma dobre serce. Dobra, to taki żart. O, widzicie, tutaj są dekoracje. Jest naprawdę masę kolorowych rzeczy. Ja się nawet nigdy nad tym nie skupiam, co tu mają ciekawego. Większość rzeczy mi się kojarzy z jakąś tam chińszczyzną. Natomiast jak ktoś chce mieć pamiątkę, to naprawdę polecam. Zobaczcie sobie. Tutaj macie figurki. Mi się to tak osobiście trochę kojarzy z bałwochwalstwem, bo... A zresztą możecie sobie poszukać w Biblii, o co w tym wszystkim chodzi. Ja nie zwykłem się gdzieś tam modlić do jakichś figurek, więc... No i tu jest początek trasy przemarszu i koniec. I to jest takie kółko zrobione, nie wiem ile one ma kilometrów. No i są tutaj takie ulice, którymi można wyjść. Także to nie jest tak, że jak się raz przyłączy do tego, no to później jest problem. Dobra, musimy gdzieś tutaj przejść. Żona mnie tu od czasu do czasu szturchnie pokieruje, bo czuję się troszeczkę jak dziecko we mgle. Dobra, idziemy, bo musimy tam dołączyć. Oni już zaczęli, także trzeba tutaj się jakoś dyskretnie dostać, jak to mówią, tylnymi drzwiami. No i historia mniej więcej jest taka, że od 500 lat, jak Filipiny są krajem chrześcijańskim, odbywa się właśnie taki pochód w połowie stycznia. I to akurat się wiąże z końcem tej pory monsunowej i ludzie właśnie ku czci tej zmiany właśnie, może źle to powiem, ale no, organizowali taką procesję, szli właśnie Santo Niño, to jest taki dar od Hiszpan, można powiedzieć, bo to oni gdzieś tam zaszczepili, zapoczątkowali, no i oni idą tam w rejon portowy oddać cześć i prosić o właśnie zmianę tej pogody, także faktycznie to od tego momentu się zaczyna ta, można to nazwać, pora sucha, chociaż jak widzicie, no pogoda jest jaka jest, więc ja bym tego nie nazwał porą suchą. No i wcześniej oczywiście też się to odbywało, ale nazywało się inaczej, bo Filipiny były krajem muzułmańskim. I generalnie, co jest ciekawe, Sinulog odbywa się również na innych wyspach, nazywa się inaczej. Na wyspie Negros też niektóre miasta organizują swoje parady, gdzie dodają do nazwy Sinulog po prostu nazwę swojego miasta. To tak w skrócie wam opowiem. Jeżeli jesteście zainteresowani, możecie sobie poszukać w internecie. Niestety w języku polskim jest bardzo mało informacji o samym święcie Sinulog. W języku angielskim jest znacznie więcej. Także to tak w skrócie wam opowiedziałem, jak to wygląda, bo można by było naprawdę opowiadać gdzieś dobre pół godziny o tym, skąd to się wzięło, z czym to się wiąże. Także na moim kanale generalnie możecie zobaczyć większość z relacji właśnie ze świąt filipińskich, które są częścią ich kultury. No i co jest fantastyczne, ano to, że to jest taki mini karnawał w Rio, więc ja uważam, jest to warte każdych pieniędzy. Niekoniecznie trzeba się wybierać do Ameryki Południowej. Okej, jestem przy bazylice Minor del Santo Niño. Jest to bardzo stara bazylika, gdzie zawsze jest wprowadzany właśnie Santo Niño, Senior Santo Niño. No i tutaj na razie widzicie, jest taki kordon, gdzie odgrodzili wszystko, jest dużo ludzi. No i udało się dostać już z tej drugiej strony. Jest tu taka, powiedzmy, poczekalnia. No i jak ruszy parada, widzicie, macie entrance, exit, więc to jest tak zrobione w takim narożniku. No i czekamy, zaraz będziemy ruszać. Będzie naprawdę masę ludzi i będziemy szli bardzo powoli. No i jestem na przodzie procesji. Wróciłem się troszeczkę wcześniej, żeby wam pokazać, jak to wygląda. A później do tej procesji po prostu dołączę. Thank you.
ilang inasan kung umani ka niya dahil ang luha sa matagkilid niya. Jesus diha sa kondisyon o sa ilang patataplag sa nag-antos na Ginoo, mahupay ang hapdos na ilang na sinati. And misfortunes, our joys and sorrows, your smiling countenance is an assurance of forgiveness. Plano numero 1.
Signor, 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 signor